Na początku warto uściślić różnicę między zakonem a klasztorem, ponieważ są niekiedy traktowane jako to samo. Natomiast zakon to ludzie, to grupa członków zgromadzenia zakonnego połączona pewną regułą. Klasztor natomiast to miejsce wspólnego zamieszkania członków zgromadzenia zakonnego. Jest to system budynków przy kościele klasztornym. Zakony różnią się regułami i mają swoje specjalizacje. Klasztory były nie tylko miejscem życia zakonników, ale też dla okolicy miejscem krzewienia wiary, nauki i kultury. Były ośrodkami rozwiniętej cywilizacji Zachodu. Typowym planem, na jakim budowano klasztory, był kościół i budynki klasztorne tworzące zamknięty czworobok. Jedną z jego ścian mógł stanowić kościół. Wewnętrzny dziedziniec to wirydarz, czyli wewnętrzny ogród klasztorny, często ze studnią. Wirydarz otaczały krużganki, czyli najważniejszy ciąg komunikacyjny łączący wejścia do poszczególnych pomieszczeń klasztornych. Niedaleko kościoła znajdował się kapitularz, czyli sala spotkań zakonników, zebrań kapituły oraz miejsce przyjmowania gości klasztoru, taka sala reprezentacyjna. Z reguły w oddaleniu od wejścia do kościoła znajdował się refektarz, czyli wspólna jadalnia, z którą sąsiadowały kuchnie. Z krużganków w przyziemiu były wejścia jeszcze do innych pomieszczeń, jak sala opacka, gdzie pracował opat klasztoru, kaplice, jak na przykład na Świętym Krzyżu, zakrystii, kościoła oraz na przykład wyjście do ogrodów klasztornych na zewnątrz. Górne piętra zajmowały dormitoria, czyli wspólne sypialnie, które od XIV wieku zastępowano celami. Jako pierwsi w XI wieku na tereny Polski weszli benedyktyni. Zakon został założony w VI wieku przez świętego Benedykta z Nursi, który stworzył regułę benedyktyńską. Przy czym to były samodzielne klasztory. One nie miały jakiejś swojej hierarchii, tak jak stworzyli hierarchię cystersi. Benedyktyni mieli dewizę ora et labora, czyli módl się i pracuj. To nie był zakon jedynie kontemplacyjny. Tutaj bardzo ważna była praca. Powiedzenie o benedyktyńskiej cierpliwości odnosi się do mozolnej pracy mnichów tego zakonu nad przepisywaniem ksiąg przed wynalezieniem druku. I to była benedyktyńska specjalność. Jakie znamy klasztory benedyktyńskie w Polsce? No przede wszystkim pierwszy, najstarszy klasztor benedyktyni w Tyńcu, niedaleko Krakowa. Ale ważniejszy od Tyńca okazał się Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich. Dlaczego? Bo było to najważniejsze pielgrzymkowe miejsce z najważniejszymi relikwiami przed Jasną Górą. Tu pielgrzymowały tłumy pielgrzymów, ale też odwiedzali to miejsce i byli dobrodziejami królowie polscy. Tu do dziś są relikwie drzewa Krzyża Świętego. W XII wieku na ziemię Polski zawitali cystersi. Bardzo chętnie sprowadzani, bo lubili się osadzać w miejscach odludnych, pustych, takich czekających na kolonizację i na wprowadzenie jakiejkolwiek cywilizacji. Pierwszy klasztor powstał w Brzeźnicy, która jest obecnym Jędrzejowem, niedaleko Chęcin. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu bardzo ważnymi ośrodkami kultury, nauki. Wprowadzali nowoczesne techniki pracy w rzemiośle i rolnictwie i przede wszystkim uczyli tych technik. Opactwo w Szczyżycu jest jedynym nieprzerwanie funkcjonującym od średniowiecza klasztorem cysterskim. Znanym z dobrego ważenia piwa. Dlaczego jedyne? Ponieważ w XIX wieku nastąpiła
przez zaborców kasata klasztorów. Dlaczego? No bo cystersi byli propolscy, prokrólewscy, więc trzeba było ich zniszczyć. Znany cysters? Wincenty Kadłubek, wielokrotnie wspominany, zmarł w klasztorze właśnie w Jędrzejowie. Do dziś budzi podziw ogromny pocysterski klasztor w Lubiążu, perła baroku. Kolejne zgromadzenie zakonne, które budowało swoje klasztory w Polsce, byli franciszkanie. Przy czym, jeżeli chodzi o franciszkanów, to tutaj jest dość skomplikowana sytuacja, ponieważ no, oni ze względu na reguły trochę się dzielili. No, ale możemy wyróżnić trzy główne. Bracia mniejsi, zwani franciszkanami brązowymi, których znamy doskonale pod nazwą Bernardyni. Franciszkanie konwentualni, czarni, oraz kapucyni, czyli jak gdyby mamy trzy w ramach franciszkanów, trzy zgromadzenia zakonne. Kiedy pierwszy franciszkański klasztor powstał? W Krakowie w XIII wieku. Natomiast co robili franciszkanie? Propagowali jasełka, szopki bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki, misteria pasyjne. Franciszkanie Bernardyni są opiekunami najsłynniejszej polskiej kalwarii, kalwarii zebrzydowskiej, która powstała na początku XVII wieku. Zakon rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie, czyli Bożogrobcy. Sprowadzeni do Polski przez Jaksa Gryfitę z Miechowa po tym, jak wrócił z wyprawy krzyżowej. Wprowadzili zwyczaj urządzania w kościołach grobów pańskich w Wielkim Tygodniu. W Bazylice Grobu Bożego w Miechowie jest symboliczny grób Chrystusa, wybudowany w 1530 roku na wzór tego z Jerozolimy, miejsce licznych pielgrzymów. Ciekawe klasztory tworzyli też kameduli. To zakon kontemplacyjny o bardzo surowej regule, nakazującej życie w odosobnieniu, w domkach lub osobnych celach i zachowanie milczenia, z wyjątkiem słów memento mori, pamiętaj o śmierci. Najbardziej znany, oczywiście poza Krakowem i Warszawą, Bielanami, najbardziej znany klasztor? Wigry. Zabytkowych klasztorów jest w Polsce ponad 400. Ogromny temat do poznania, na który życia może nie wystarczyć. Warto jednak spróbować zobaczyć te najpiękniejsze, najważniejsze, najbardziej zasłużone w historii Polski. A na razie zapraszam Stowarzyszenie Muzyki na podróż po kolejnych klasztorach w tej prezentacji.